dobry wszystkim, z tej strony Alien i jesteśmy dzisiaj na moim pięknym, starodawnym, zabytkowym stoliku i będziemy zajmować się dzisiaj moją skrzynką jeździecką. To jest część pierwsza z dwóch mojego sprzętu jeździeckiego. Ze zrobieniem tego filmiku zanosiłam się już od dawna, ale jakoś tak nie miałam za dużo tego sprzętu, gromadziłam zbyt wiele ten sprzęt. W ostatnim czasie zakupiłam sobie skrzynkę. Wcześniej miałam dwie, ale one jakoś nie podpasowały mi. Albo była taka trochę za mała, albo była za niska, ale szeroka, albo po prostu nie pasowała mi ta skrzynka. W ostatnim czasie byłam w Auchan i zakupiłam sobie taką skrzyneczkę. Słuchajcie, kosztowała mnie 12 zł. Jej wymiary to 39 na 22 na 23 cm, chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę sobie tutaj to zobaczyć, jeżeli znajdę ulotkę jeszcze od niej. Zaraz wam powiem dokładnie. Tak, 23 na 22 cm. Polecam, powiem szczerze. I ma 16 litrów. Tak, litrów. Ja nie jestem za, a propos skrzynek i a propos zestawów dla koni, a propos szczotek. Nie jestem za tym, aby mieć same firmówki. Koniowi jest to absolutnie obojętne, jakiego koloru ma szczotkę, jakiego koloru szczotką jest czyszczony. Koniowi jest to obojętne, koń ma być czysty, a jeżeli będzie czysty, to będzie zdrowy i szczęśliwy. Więc nie mam zestawu super w jednym kolorze, nie mam skrzynki firmowej ze sklepu jeździeckiego. Jest to firma Kurwer. Sorry, taka firma. Skrzynka jest super i uważam, że spełnia swoje zadanie i będzie je spełniać. Miałam ją w stajni niestety tylko raz. Oczywiście mam tutaj piękną, ładną rączkę, która ładnie pasuje mi do dłoni i w ogóle ładnie się spisuje. Możemy tu mieć kłódeczkę, możemy, jeżeli będę chciała coś bardzo sobie ochronić, to sobie ochronię i sobie tą kłódeczkę zakupię i tą kłódeczkę sobie zrobię. Jeżeli chodzi o zestaw, nie jest w jednym kolorze, tak jak powiedziałam, koniowi jest to obojętne, mi zresztą też. Ma po prostu służyć. Jest to zestaw podstawowy, więc ja będę sobie dokupywać różne rzeczy, będę wam o tym mówić, będę może robić jakieś hole, unpacking, bla 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 i tak dalej. Myślę, że to też będzie fajną sprawą. Ok, przechodzimy do samego sprzętu. No więc mamy tu na górze półeczkę. Półeczkę, na której mamy sporo rzeczy, tak naprawdę. Choć półeczka jest płytka. Zacznijmy od kopystki. Kopystka jest taka otóż zwykła, nie będę pokazać wam bliżej, bo bliżej mi aparat ostrości nie złapie. Taka, że to zwykła, to jest kopystka z zestawu, szeroka, taki trochę zagięty śrubokręt, nie oszukujmy się. No, na pewno znajdę dla niej zastosowanie przy albo czyszczeniu butów, bo ponoć jest dobra do czyszczenia butów. Albo jeżeli ktoś nie będzie miał kopystki, czy będzie potrzebował na szybko, to też oczywiście ją pożyczę. Nie ma tej szczoteczki, która się przydaje, no ale kopystka może być, nie mówię, że nie. Mam tutaj też ściereczkę, która będzie służyła mi jako ręczniczek do przetarcia dłoni, czy też przetarcia konia. Zależy, czy będzie mi potrzebny w takiej, czy w takiej sytuacji. Mamy tutaj pędzelek do kopyt, który był w zestawie. Pędzelek, jak to pędzelek, no cóż, więcej mogę mówić. Jak będę potrzebowała i będzie smar czy w stajni, to ta kopytka posmaruje. Myślę, że to też dobrze zrobi. Mamy sobie tutaj zwykłe chusteczki higieniczne, które się przydadzą. Będę jeszcze woziła chusteczki nawilżane, tylko muszę kupić sobie mniejsze opakowanie, bo na razie mam takie małe, ale takie dosyć duże mimo wszystko. A tutaj potrzeba będzie małe opakowanie, nie musi być jakieś duże. I kosteczki cukru. Słuchajcie, ja wiem, że kostki cukru nie są zbyt dobre dla koni, ale wydaje mi się, że tak jak my lubimy słodycze, tak i konie czasem mogą tą kostkę cukru otrzymać. Są dosyć malutkie te kosteczki, nie powiem, że nie, ale... No, ale są i to jest tak, że ja często zapominam o marchewce, albo zapominam, albo po prostu nie mam, bo moje zwierzaczki też marchewki często jedzą, właściwie codziennie. Więc te kosteczki cukru tutaj sobie będą leżeć i jakbym zapomniała, to
je po prostu będę miała przy sobie. I kolejną już przedostatnią rzeczą jest taki otóż grzybyczek, grzybyczek plastikowy. Wydawałoby się, że do niczego się nie nada, ja mu znajdę zastosowanie. Na przykład, no, generalnie do koni to raczej metalowy grzebyk, a nie plastikowy, no ale dobrze, pomijmy ten fakt. Jeżeli będę zaplatała konikowi grzywę, to i będzie ta grzywa już przeczesana, to po prostu ten kosmyk, który zamierzę... Będę... Niestety przerwało mi nagrywanie, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. To skończyliśmy na grzybyku. To ten kosmyk, który będę zaplatała, po prostu przeczeszę tym właśnie grzybyczkiem i po prostu będę zaplatała grzywę, tak żeby jeszcze był dokładnie przeczesany. Więc to jest przedostatnia rzecz z górnej półeczki. Ostatnią rzeczą, którą tutaj będę nosić, są rękawiczki. Rękawiczki do jazdy konnej, o których opowiem Wam więcej w sumie w rzeczach dla jeźdźca, czyli w części drugiej. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że rękawiczki są na mnie częściowo za duże. Ja je bardzo lubię. Ogólnie chciałam mieć brązowy zestaw. Są na mnie za duże, ponieważ mam za małe palce i te rękawice tutaj pyk, powinny być takie, wiecie, o tyle skrócone. Ale są bardzo wygodne i w sumie no, przeszkadzają w takich manualnych czynnościach, ale ogólnie są bardzo, bardzo wygodne. Szkoda, że nie mieli z mniejszymi palcami po prostu, bo one kosztują tam 40 zł, czy jakoś tak, koło coś tego. No i tak, to jest górna półeczka. Górna półeczka, teraz przechodzimy do półeczki dolnej, czyli tej głównej, tak to nazwijmy. Ja szybciutko sobie tutaj zwinę ręczniczek. Najczęściej tę półkę kładę sobie tutaj na tej drugiej części, ale teraz, żeby na potrzeby filmu, położymy ją trochę dalej. Tak prezentuje się główna komora tej skrzynki, główna półka i tutaj mam bardzo mało rzeczy w sumie, ale tak jak mówiłam, będę sobie gromadzić i jeszcze Wam powiem na końcu, co ja zamierzam kupić. Przede wszystkim mamy tutaj upchniętą z boku gąbeczkę, nowiutką, czyściutką, piękniutką, która, to ostrość jest tutaj ustawiona, więc będę pokazała dalej, która jest bardzo miutka w dotyku, służy, jak każdy wie, do czyszczenia konia, pysia czy okolic intymnych, bo czasem latem trzeba przeczyść, czy nawet nie tylko latem. Kolejną rzeczą jest takie pudełeczko zwykłe, które sobie po prostu włożyłam właśnie na marchewki, które zawsze ze sobą staram się wozić, ale właśnie, jak zapominam, to mam już teraz kostki cukru. I marchewki woziłam najczęściej, jak roję w takie spore kawałki i woziłam je w reklamówce. Zawsze bałam się, że to ci tamten koń mi z tego plecaka wyciągnie, tak, czy z tą reklamówką. Teraz już się nie będę bała. Oczywiście Lizzie już miała pyszczek w tej torbie, bo właśnie wówczas były te marchewki w woreczku. I oczywiście Lizzie już miała pyszczek w tej torbie, w tej skrzynce. Następne prezentuje nam się grzebełko iglak, które jest dość brudne, aczkolwiek uwierzcie mi, ja je czyściłam. Ono było strasznie, strasznie brudne. Koń nam, znaczy Liska się bardzo leni, bo, wiecie. Jest trochę plastyczne, takie wiecie, no plastyczne troszeczkę jest to grzebełko. Czarne, takie było w zestawie. Zamierzam kupić sobie zielone, tak po prostu, bo właśnie mi się widzi, kupić sobie zielone. Kopystka, której w zestawie nie było, którą musiałam dokupić, no bo tamta była bez szczoteczki, więc mało taka praktyczna. Kopystka jak kopystka, jeżeli miałabym Wam porównać kopystki, to ta jest oczywiście lepsza, ponieważ... Aj, chodź tutaj. No ta jest takim zagiętym właśnie, zagiętym śrubokrętem, ta już ma taki szpic, ale nie jest zbyt ostra. Głębiej wejdzie w tą strzałkę, bardziej obok strzałki i po prostu lepiej wyczyści. Mamy zgrzebełko gumowe. Jeżeli mam być szczera, to ostatnio czyściłam bardzo brudnego konia na początku zimy i miałam do wyboru Magic Brusha to. I to się, powiem Wam, fajnie spisało. Jest dość małe to, co dostałam. Akurat jest dość małe, ale przyda się, na pewno się przyda, bo używam tego. Używałam tego stajennego, więc się na to przyda.
Kolejną szczoteczką jest szczotka do pysia według Decathlonu, według tego opisu zestawu. Ja oczywiście nie będę używała jej do pysia, tylko będę używała jej do kopyt, zarówno na wierzchu, jak i pod spodem, do czyszczenia po prostu. No i tak. Znowuż przerwałam nagrywanie. Coś mojemu aparatowi nie pasuje teraz, nie mam żadnego pojęcia co. No będziemy mieli trochę cięte to nagranie. Szczoteczka do kopyt, nie wiem na czym mi przerwało, wiem, że na tej szczoteczce. Ona jest według Decathlonu do pysia, ja do pysia jej używać nie zamierzam. Po prostu jest za twarda. Będzie do czyszczenia kopyt, zarówno na wierzchu, jak i pod spodem, gdzie jest strzałeczka. Także takie zastosowanie dla niej znajdę. Kolejną rzeczą jest szczotka, która ma udawać szczotkę włosianą. Jest oczywiście osierściana. Dostałam taką tęczową tutaj, z tęczową taką gumeczką, powiedzmy, że to jest gumeczka. Bardzo ładnie pasuje do mojej małej rączki. Zamierzam sobie kupić szczotkę z koziego włosa, też taką dużą. I wówczas będziemy po prostu, będę miała już taką porządną szczotę. Kolejną rzeczą jest szczotka z długim włosem, twarda, nie jest to chyba jeszcze ryżowa szczotka. Jakby ktoś się uparł, też można tym kopyta wyczyścić, to nie jest problem. Do ścierania dużego kurzu na pewno się przyda. I następną już ostatnią rzeczą jest taka ściereczka, którą zakosiłam w domu. Leżała sobie u mnie po prostu ta ściereczka i nie była zbytnio używana, a wiem, że taka rękawica przydaje się czy do zbierania kurzu, takiego już ostatków kurzu z konia, czy do kąpieli koni, więc sobie ją zakosiłam. Myślę, że spełni swoje zadanie tak samo jak i firmówki, w sensie te wszystkie firmowe szczoty czy tam ścierki z sklepu jeździeckiego. Trochę sianka w tej skrzynce mam, nie powiem, że nie. No i tak, tak się prezentuje mój cały sprzęt, którym aktualnie dysponuję. Nie ma go zbyt dużo, nie oszukujmy się, jest to dopiero początek. Ale zamierzam sobie oczywiście dokupić. Zamierzam sobie zakupić jeszcze tak, to zgrzebełko zielone, bo mam taką ochotę. Magic Brusha, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest uwiąz. Czwarta rzecz to jest ściągaczka do wilgoci, czyli do wody i do potu. I to są cztery rzeczy, które zamierzam na razie zakupić. Myślę, że to i tak jest dużo, bo to wyjdzie około 80 zł. Nawet więcej, nawet powiem szczerze, więcej. No i tą szczotkę, to jest bez Magic Brusha i szczotkę do koziego włosa. To jest bez Magic Brusha, z Magic Brusha będzie więcej. Tak prezentuje się cała moja skrzynka. Napiszcie mi, moi drodzy, jaką skrzynką wy dysponujecie, co jeszcze warto wozić do stajni poza tym, co tutaj ja zaprezentowałam. Co wozicie właśnie poza tym, co ja tutaj mam. No i co warto zakupić i jakie wasze skrzynki są. Ja naprawdę uważam, że nie trzeba mieć wszystkiego pod kolor. Oczywiście ma to swój urok, ale koń ma być czysty, szczęśliwy i tym się będziemy kierować, przynajmniej ja się tym kieruję. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę, bardzo, bardzo mile widziane, to bardzo motywuje. I do zobaczenia, myślę, w następnym takim filmiku, który ukaże się już niebawem. No i w którym będzie mowa o sprzęcie dla mnie, czyli dla jeźdźca. Nie mam go zbyt dużo, ale zawsze to coś. Mam nadzieję, że takie filmy was będą interesować. To jest coś innego niż gry. Do zobaczenia. Pa, pa!